dobry moi kochani, witajcie na moim skromnym kanale Smak Nowego Życia. Oczywiście na samym początku ogłoszenia parafialne. Dlaczego wy mnie nie wspieracie na Patronite lub na Tipli? Bardzo mi przykro z tego powodu. No wiecie, nie będę pod publikę płakał, ale byście kurwa mogli chociaż mnie trochę wesprzeć. Dziękuję tym, którzy mnie wspierają na YouTubie. Tam widziałem, są takie tam wspierające, nawet nie wiem gdzie to idzie w ogóle wszystko, ale są. Jeżeli nie możesz mnie wesprzeć, to udostępnij kanał, naciśnij dzwoneczek, żebyś widział powiadomienie, że mój film leci, no i go oglądaj. Nic więcej mądrzejszego nie mam na początku do powiedzenia. Może coś powiem do Radka. Dzień dobry, Radku. Witam serdecznie. Dzień dobry. Radka zaczepiłem na Facebooku, bo zwróciłem uwagę, jak wstawiał post i zwróciłem uwagę na dwa zdjęcia. Przed i po. Różnica kolosalna. Napisałem do Radka, czy by nie chciał wystąpić u mnie w programie. Radek się od razu otworzył, także bierzcie z niego przykład. Zapraszam do programu. Nie musicie być nie wiem kim, żeby występować u mnie. Już to ja co prawie odcinek to powtarzam. Radek, naprawdę, jak widziałem twoje zdjęcie, różnica kolosalna. Tak jakbyście teraz Puzona położyli koło Radka, nie? Tylko żeby jeszcze tam trochę zmasakrować Puzona z tą twarzą, żeby jeszcze by mi trochę bardziej spuchła od chlania, bo wtedy no to było zdjęcie ze szpitala, prawda? Tak, tak. To było zdjęcie z 2020 roku, bodajże 26 lub 7 listopada, gdy trafiłem do szpitala na ostre zapalenie szóstki. Tak, wtedy umierałem i powiem szczerze, tak. Przepraszam, oni tego nienawidzą, ale przepraszam, do tego dojdziemy. Radek, zacznij od początku. Szpital będzie w trakcie, jak nam opowiesz. Jak to się zaczęło? W jakim wieku sięgnąłeś po pierwszy alkohol? Czy wiesz, dlaczego po niego sięgnąłeś? Jasne. Słuchajcie, no w moim wypadku to wyglądało tak, można powiedzieć, jak u większości osób z mojego gdzieś otoczenia, czy gdzieś miejscowości, środowiska, alkohol się pojawił no bliżej 18 lat, tak? Myślę, że jak miałem 15-14, to już gdzieś tam coś tam próbowałem, ale to było naprawdę sporadycznie i nie ciągnęło mi do tego. Później co? No później impreza do imprezy, od piątku do piątku, od dnia wolnego do dnia wolnego. Oczywiście wszystkie dni, gdy nie musiałem iść później na dzień następny do pracy, ten alkohol był, przebijał się w większych lub mniejszych ilościach. No cóż, no aż doszedłem do momentu przez kilka lat, bo to trwało powiedzmy, gdy wyjechałem w wieku 19 lat, skończyłem szkołę, wyjechałem do Irlandii od razu, pamiętam, że rano miałem maturę, ostatni egzamin o godzinie 9, a o 21 miałem samolot do Irlandii. Nie ukrywam, że Irlandia gdzieś tam, no nauczyła mnie też picia, daleko od domu, tylko i wyłącznie praca, potem czas dla siebie. Po powrocie no już byłem, można powiedzieć, chodziłem w stan uzależnienia. Pamiętam, jak moja mama stwierdziła i mam to do dzisiaj gdzieś tam w głowie, że raz mnie zobaczyła, gdy gdzieś tam spałem na fotelu pijany, powiedziała, to co ty tam robiłeś w tej Irlandii, tam musiałeś pić. Ja oczywiście nawet tak przeszło to przeze mnie i później o tym nie myślałem, ale owszem. No i no cóż, później co? Później normalnie praca w Polsce, małżeństwo w wieku 25 lat, urodził mi się syn. Oczywiście alkohol cały czas się przewijał, większym, tak mówię, lub mniejszym stopniu. Aż doszedłem do momentu, pamiętam, gdy mój syn miał 3 lata, udałem się do psychoterapeutki, bo wiedziałem, że mam problem. Już czułem problem, już to widziałem. Próbowałem, nieraz mówiłem sobie, że dzisiaj nie piję. Oczywiście kończyło się wypiciem, wiecie, i to już nie było tak, że jedno piwko, tylko już 2, 3, 4, 5, do spodu, często do spodu, więc szukałem już jakiejś pomocy. Oczywiście to było tak jeszcze bardzo daleko ode mnie wszystko, świadomości nie miałem żadnej wtedy. Ale pamiętam to jak dzisiaj z racji, iż mój syn 5 maja
to niespełna dwa tygodnie miał komunię. I ja u tej terapeutki wtedy powiedziałem, że ja czuję, że ja nie dożyję syna komunii. Ona mi powiedziała, tak, jak pan będzie pił, to pan tego nie dożyje. Słuchajcie, no 3 lata później po tej wizycie no, wylądowałem w szpitalu. Wylądowałem w szpitalu. Słuchajcie, to był rok covidowski, 2020. Radek, poczekaj. 3 lata później ty powiedziałeś, czyli nie ogarnąłeś się po tym pójściu do pani terapeutki. Tak. Skąd? Oczywiście, że się nie ogarnąłem. A, czyli poszedłeś do terapeutki powiedzieć ci, że ty zaraz umrzesz, tak? A i tak, tak robiłeś swoje. Tak robiłem, oczywiście, tak robiłem swoje. Słuchajcie, no terapia, psychoterapeuta, każdy to powie, nie ma możliwości rozmowy z pacjentem, jeśli pije, bo tam się chodzi, jeśli się już nie pije. Ale co mam jeszcze powiedzieć? Jeszcze jedno, bo później pójdziemy dalej, a nie chciałbym zapomnieć. Co cię skłoniło do tej pierwszej wizyty u terapeutki? Co cię skłoniło? No. Swoje, co, takie już sam zrozumiałeś, czy mama? Mama, nie wiem, mama, żona, nie. Kolega? Nie, ja widziałem, że mam problem. Zaczęło, alkohol się wkradał w jego sidła. Można powiedzieć, że jego sidła z biegiem lat, powiedzmy od 20 lat, gdy byłem już dorosłym facetem, pełnoletnim, niedorosłym, broń Boże niedorosłym, pełnoletnią osobą, a broń Boże niedojrzałym, bo to w ogóle byłby jakiś absurd i dobry kawał. Widziałem, jak te sidła się rozszerzają, tak? Zatem stały w jednym miejscu, a później stały już na każdym kroku. Ja w te sidła wpadałem do następnego dnia, do poranka, do południa, do popołudnia, gdy wieczorem już się wypiło, tak? A później te godziny się skracały systematycznie z biegiem lat. Sam poszedłem, bo widziałem, że jest problem, widziałem, że zaczyna się problem i szukałem już pomocy. No syn też na pewno na mnie wpływał, bo wiem, jak już wtedy żyłem, tak? Czyli to już takie było, dziecko ma sobotę, małe dziecko potrzebuje tutaj świadomego ojca i może nie mówię, żebym pił gdzieś tam przy nim, tak? Że jak to dziecko było ze mną, ale uczucie zmęczenia dnia poprzedniego dawało mi też siwe znaki, więc problem po prostu już widziałem go po sobie sam, w swoim samopoczuciu. Też nie ukrywam, że w wieku 21 lat dowiedziałem się, że mam nerwicę lękową, tak? Pamiętam taką noc, co myślałem, że też umieram i wtedy niestety lekarz na pierwszej wizycie trochę mu źle mu nie życzę, ale przeklinam ten dzień, bo napisał mi od razu AFOBAM, sama nazwa mnie przerażała wtedy, AFOBAM, kojarzy się z fobami. Jest to benzodiazepina bardzo mocna. Na przykład jeśli komuś mówię tą moją historię, to krwi Whitney Houston, która zmarła, oprócz amfetaminy i innych mocnych rzeczy, znaleziono właśnie ksanax z AFOBAM. Więc ja doszedłem do momentu uzależnienia krzyżowego. Więc piłem, na drugi dzień unikałem. No to no dobrze. Czyli długo nie uczęszczałeś na tą pierwszą terapię? Nie, tylko raz. A jedno wejście tam było. Przyjście. Tak, ja myślałem, że ty sobie pochodziłeś parę razy, a tylko poszedłeś powiedzieć pani terapeutce, że nie dożyjesz, a później poszedłeś dalej chlać te 3 lata. No tak, to był piątek, pamiętam, no po wyjściu to zaraz pojem gdzieś tam, które praca i dom i wieczorem oczywiście swoje. A, dobrze, to ja ci przerwałem w trakcie mówienia o szpitalu, to proszę, idziemy dalej. Mhm. No i tak jak mówię, trafiłem do szpitala, słuchajcie, to byłem, no to wtedy byłem totalnym wrakiem człowieka. Rok covidowski, czyli 2020, wszystko wyzamykane, z racji mojej pracy jednej czy drugiej, ja byłem przedstawicielem handlowym, prowadziłem pensjonat, pod tym pensjonatem się głównie moja mama zajmowała. Wszystko pozamykane, czyli taka robota koło domu, ale szkło cały czas pełne. Dzień na dzień. Every day, every fucking day, tak powiem brzydko. No nie mogłem już to, ten rok ostatni, gdy wylądowałem w szpitalu, już rano musiałem pić, tak, jak już budziłem się, czułem się fatalnie. Oczywiście szukałem pomocy, w ogóle w kroplówkach, słuchajcie, jakieś tam elektrolity,
No tak z czasem teraz to oczywiście to było bezsensowne, gdyż cały czas, słuchajcie, każdy alkoholik, przynajmniej ja tak miałem, choć nie lubię słowa alkoholik. Alkoholik, nazywam się alkoholikiem, to o tym opowiadam. Wtedy, gdy piłem, byłem alkoholikiem. Teraz jestem osobą, która jest chora na chorobę alkoholową, ale jest trzeźwa. Jest trzeźwa. Oczywiście tutaj jeszcze nie powiedziałem, no ja już nie piję, już, dopiero dwa i pół roku, ponad dwa i pół roku, bo były 22 lata, 6 miesięcy i tam kilkanaście dni, ja to skrupulatnie sobie liczę. Wiem, kiedy 28 października, jest to data od momentu, kiedy nie piję, w 2021 roku, do tego momentu jestem czysty jak łza, tak? Jak to mówię, jasny i pełny. Ale to za chwilę o tym opowiem. I słuchajcie, szpital, trafiam na SOR, na SOR-ze, uwaga, czekając na SOR-ze już z pielęgniarzem, żeby wejść na SOR, dostaję pierwszej badaczki. Budzę się na oddziale, tam na SOR-ze w środku, za drzwiami. Druga, biorą mnie na oddział, dostaję trzeci. Pierwsze 4 dni, 5 dni były fatalne. No ja tych nie raczej tak bardzo za dobrze ich nie pamiętam, a pamiętam, że zostałem po prostu tylko przywiązany pasami, bo mi się włączył efekt odstawienny. Wydawało mi się, że jestem w przedszkolu. Ja byłem w szpitalu, tak? Pamiętam, jeszcze zadzwoniłem do mojej mamy, że przywieźli whisky. Dam to whisky ordynatorowi, żeby mi po prostu pomógł, tak? Z racji wdzięczności. Wiecie, co ja chciałem zrobić z tym whisky? Ja to chciałem pić. Tak moja głowa, już po, można powiedzieć, po kilkudziesięciu godzinach detoksu fizycznego, kroplówek i wszystkiego, co jest dla ciała, głowa nadal chciała alkoholu. Niestety. Byłem tam miesiąc spędziłem w szpitalu, no i cóż, po miesiącu wyszedłem, ale jeszcze wam tylko powiem o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Jestem osobą, która w wieku 32 lat dowiedziała się, że ma uszczypę. To taka choroba skóry. Słuchajcie, w pewnym momencie życia, czyli rok przed szpitalem, czyli 2019, moje ciało już dawało wszystkie znaki, jakie mogło dawać, głównie narządy wewnętrzne, czyli wątroba, trzustka, cały układ system odpornościowy, układ immunologiczny. W pewnym momencie nie zobaczylibyście tatuaża na mojej dłoni. Całe ciało byłem w uszczypce. Cały byłem. To był dramat. Wszystko zsypane, spędziało mnie to wszystko, słuchajcie, gruby, uszczyca, napuchnięty, alkoholik, benzodiazepiny, depresja, nerwica lękowa, fatalnie. No, totalnie, na dnie osoby lepiej wyglądają i lepiej chyba funkcjonują niż ja. Ja się czuję, że byłem poniżej dna. I jak mówię o tym poniżej dna, to mam taką świadomość, ja nawet czułem zapach ziemi, która mnie przykrywa, gdy byłem już w tym szpitalu. Tak, ja ubierałem w tym szpitalu, słuchajcie, a czwartą nocą mi się śniło, że mój tata zmarł, śniły mi się w piwnicę, szpital, te pielęgniarki, gdzieś tam winda i klatka wódki. Ja wiem, że wtedy to była walka mojego organizmu z walka o życie. Niestety moje wyniki były fatalne, fatalne były moje wyniki, więc coś tam jest to czarno na białym, jaki był mój stan. Też dziękuję Bogu, że jakaś sepsa mi się nie przepelętała, bo tam było prawdopodobieństwo sepsy, a wtedy też było już bardzo źle. Naprawdę już było, ja nie wiem, co wtedy było, no i COVID, bo to był rok covidowski. Więc wrak człowieka, który nie żył, tylko wegetował. To takie zombie chodzące. Po szpitalu, słuchajcie, kilka dni w domu wypiłem. Raz, drugi, trzeci. Przepraszam. Wiele oczywiście już nie musiałem wtedy pić, bo organizm był wycieńczony. Ale za chwilę to się jakoś tak samoczynnie zaczęło uspokajać, tak? Piłem nadal, ale piłem tak raz na dwa tygodnie. Piłem raz na miesiąc, bo tylko w soboty. Zacząłem już trenować, zacząłem chodzić na spacery. Pamiętam, zacząłem od jednej pompki. Spacery, półkilometrowe spacery. I tak jeszcze sobie trwałem do momentu, do dnia, do 28 października, w sumie to był też 26,
bo te dwa dni takie były, że tak powiem, nie piłem już chyba z półtora miesiąca i był taki mecz towarzyski, dzieci, zagrałem ten mecz, fajnie, tutaj super, już radość, już tutaj nabieram trochę sylwetki, trochę pewności siebie, już to picie jest sporadyczne, choć w głowie jeszcze takie raz na jakiś czas odkażenie. Dramat. To w ogóle w porażce to moje myślenie sprawiło, no ale tak było. Pamiętam to jak dzisiaj ten mecz, jeszcze to był październik, pojechałem jeszcze z synem na 18 do kościoła na różaniec, wróciłem z różańca, poszedłem tam, gdzie był ten mecz, tam zostali tylko dorośli, miałem iść na piwo czy na drinka, skończyło się czterema dniami picia, podwójnym dołkiem, trafiłem na dołek, dzień po dniu. Wyszedłem, zacząłem pić znowu i trafiłem znowu. Straszne upodlenie człowieka. Naprawdę, chyba jednak, tak mówię, nie widzicie, po chorobie jeszcze piłem. Więc po szpitalu jeszcze piłem, więc chyba to ograniczenie wolności sprawiło to upodlenie takie totalne. Sprawiło to, że moja głowa zaczęła się całkowicie przestawiać na niepicie, bo po prostu nie chciałem tam wrócić, tak? A świadomość tego, że człowiek czasem wsiadał do samochodu po alkohol. Mówię tutaj o tym, że nie jakoś człowiek świadomie pił i jechał, tylko po prostu kac. No na pewno bym coś wydmuchał, więc to nie było na pewno. Słuchajcie, mam świadomość tego, że gdybym kogoś zabił, i później mnie niepicie już nie uratowało. Bo gdybym kogoś zabił na drodze, na ulicy, gdziekolwiek, wyrok skazujący i więzienie. A wtedy już jestem już, wtedy już by mnie nie było. Wtedy już byłoby po mnie, więc ta świadomość, do tej pory mam ciarki na skórze, gdy sobie o tym myślę. I dziękuję Bogu, że jestem teraz, gdzie jestem, że nie stało się tak, że jestem wolny, tak? Że jestem wolny i tak jak mówię, mija dzisiaj 2,5 roku trzeźwego życia. Słuchajcie, najpiękniejsze jest w tym wszystkim to, że ja zobaczyłem po kilku miesiącach, jak wracają moje zmysły. Szybkość myślenia, kreatywność, dynamika, rodzina, biznes, sport, siłownia, kontakty z ludźmi. Słuchajcie, ja poznałem ludzi, którzy kiedyś byli na takim poziomie, ja myślałem, że ja nigdy ich nie dogonię, że nie chcieli mi gonić, tylko po prostu z kimś takim porozmawiać, tak? No ale ci ludzie, większość tych ludzi, takich świadomych, mądrych osób, nawet nie chciała spróbować w moją stronę. Po przestaniu picia to się wszystko zmieniło. Naprawdę poznałem bardzo wartościowych ludzi i też to muszę powiedzieć. Zacząłem chodzić na psychoterapię właśnie wtedy już. A jeszcze wam powiem jedną rzecz. Ja jeszcze byłem na jednej, gdy piłem, czyli to powiedzmy u tej pierwszej pani, której powiedziałem, że umrę, a jeszcze z roku nie znowu byłem u takiej pani Elżbiety. Poszedłem do niej pijany, tak. No też tam spłakany, wiadomo, depresja, wiecie, że umrę i tak dalej, i te plamy na ciele, dramat. I oczywiście do niej też nie wróciłem. Do niej wróciłem, gdy już byłem trzeźwym człowiekiem. Wróciłem do niej, gdy już byłem trzeźwym człowiekiem, więc miała mnie, faceta, który przyszedł jeszcze pijany. I tutaj nie mówię o wyglądzie. Tutaj wszystko jest... Mówimy wszystko o głowie i o rozmowie, co ja przedstawiałem swoją rozmową. Taka osoba naprawdę wielu jeszcze mi nie potrzebuje poczuć alkohol, po prostu ona znaczy, że usłyszy kilka zdań i już dużo wie. Więc ja do tej pani wróciłem, gdy już przestałem po kilku miesiącach mojego niepicia do niej poszedłem, bo też myślałem, że ja sobie poradzę sam. Oczywiście wszyscy osoby świadome, które coś to przeszły lub lekarze, moi gdzieś tam znajomi do otoczenia mówili, że nie poradzić sobie. Mieli rację. Poszedłem do pani Elżbiety, spędziłem na terapii 11 miesięcy, tydzień w tydzień, wręcz nawet były tygodnie, co było mniej dwa razy w tygodniu, bo gdzieś tam moje stany się wahały. Cieszyło mnie to chodzenie, ten każdy wtorek, powiedzmy, był do niej we wtorki, chodziłem rano, cieszyło mnie to, że się będę z nią widział, że będziemy rozmawiać,
Ona oczywiście, pani Elżbieta, tak jak mówię, pani Elżbieta, bo ta nasza relacja do tej pory jest na pani, tak powinna. To jest bardzo ważne, kochani. Jeśli ktoś z was kiedyś się uda na jakąś terapię, na pewno już samo to, że terapeuta, jeśli przychodzi na ty, to nie jest to nie jest właściwa osoba. Nie jestem terapeutą, nie neguję. Jest wiele szkół, jest wiele lekcji, wiele nauk. Mi pomogła relacja na pani. Więc to dla mnie taka relacja jest nie w porządku. Słuchajcie, na początku terapii ja myślałem, że tam po 2-3 miesiącach mówię do pani Elżbiety: pani Elżbieta, ja sobie bez pani przecież później nie poradzę. Panie Radku, proces, działanie, myślenie. Ale za wiele nie mówiła. Za wiele nie mówiła, czy sobie poradzę, czy nie. Nawet chyba nic nie mówiła. Nie odpowiadała konkretnie na to moje zdanie. Słuchajcie, bliżej 11 miesięcy, czyli nie wiem, 9-10 miesiąc, ja jej mówię: pani Elżbieto, ja zrozumiałem, że terapia nie traci terminu ważności. Panie Radku, możemy kończyć. Jest pan świadomy. I pamiętam, to było jeszcze jakiś miesiąc przed świętami, Bożego Narodzenia. Wiem, że jeszcze ustawiłem sobie spotkanie na dzień przed Wigilią. Jakoś chciałem jeszcze zakończyć tą święta, wiecie, atmosfera, a ja jestem osobą taką dość życzliwą, ciepłą. Lubię święta, nie ukrywam. Słuchajcie, obraz, który wisi za mną, a jest to zdjęcie z moim synem, gdy jestem po kilku miesiącach, 5-6, gdy byłem już trzeźwy. Jest to obraz z moim synem, no, na takim fajnym tle na jeziorze, ale najważniejsze jest przekaz tego zdjęcia dla mnie, jego podpis. You never walk alone. Do tego ja sobie czasem włączę, czy często sobie włączę hymn właśnie Liverpoolu o tym tytule. Syn, nigdy nie zostaniesz sam, nigdy nie pójdziesz sam. Podświadomie, zawsze jestem przy nim i zawsze będę. Wiadomo, trzeba wychować syna godnie, na dobrego człowieka, staram się to robić. Ja też, słuchajcie, jeśli jestem przy moim synu, on raz przyszedł do mnie i tam widząc moje treningi, bo trenuję też boks, sporty walki, siłownia, no ogólnie jestem bardzo aktywną osobą. Choć już teraz wam powiem, że już nie robię tego bardzo dla ciała, tylko dla głowy. Moja głowa po prostu potrzebuje tego treningu. Tutaj już schematy dopaminy, wypaleń dopaminowych, czy serotoniny. Wiele na ten temat czytam, słucham, słuchajcie, i syn pyta, czy siłujemy się na rękę. Zobaczył jakiś w telewizji jakiś tam fragment siłowania się na rękę. A ja mu mówię: synu, taki miałem moment refleksyjny, wtedy do mnie przyszedł, mówię: synu, tak, przynieś. Mówię: chcę zobaczyć, kto jest silniejszy. On się cieszy: tak, tak. Mówię: synu, to przynieś szachy. On taki zdziwiony, ja mówię: ja ci pokażę, gdzie jest prawdziwa siła człowieka. Siła człowieka nie w mięśniach, nie w machaniu rękami i nogami, tylko w głowie. Więc jeśli chodzi o boks, o siłownię, fajnie, daje to pewność siebie, wiadomo, czujemy się mocniejsi, trenujemy, ale tutaj jest ta pokora. W sytuacjach konfliktowych, tak, słuchajcie, agresja rodzi agresję, tak? I strach rodzi agresję. Sytuacja konfliktowa, oczywiście nie mówię, że jestem jakimś przespokojnym gościem, bo to nie jest tak. Też nie raz w kurwie. Oczywiście, normalne życie. Ale miałem też takich sytuacji już kilka razy, głównie na ulicy, bo na ulicy jest wiele takich właśnie konfliktowych rzeczy. No ktoś tam na jakieś tam parkowanie wychodzi z pretensjami, a ja grzecznie: proszę się uspokoić. Panu nie, to spokojnie. Zrobimy tak, żeby było dobrze, dziękuję, do widzenia. Wiecie, kiedyś mi skakał do chłopa. Wiecie, jakby był podpity, to od razu. Skakanie, bitka, policja, nie daj Bóg, leżysz go. Jak to bywa, o czym zawsze może być ktoś silniejszy, możesz przegrać, ale też się może stać. Krawężnik, głowa, dziękuję, jest problem. Więc tutaj, słuchajcie, sport dał mi siłę. Dał mi siłę, to ja mówię, przede wszystkim wszystko jest w głowie. Siła ducha, wiecie co, ja urwałem Achillesa. Bo robię piłem już wtedy. Często trenowałem, pamiętam pierwszy sparing u mojego trenera Maćka Kiwiora, pozdrawiam serdecznie, przy okazji na pewno Maciek zobaczy, bo Maciek jest ten wywiad nasz, bo Maciek też jest osobą, której też to powiedziałem, jest tych osób już kilka lub kilkanaście. Otaczam się ludźmi, którzy są dla mnie, moja pani Elżbieta, psychoterapeutka. Czyli ja mam już terapię na co dzień, tak? Idę do Maćka na trening,
nie mówię, że ciało, bo to będzie dla ciała być świetna rzecz, ale moja głowa jest też gdzieś tam spełniona. I tutaj mówię o takiej też, nie mówię tylko o sporcie, o wielu osobach, które zastępują mi terapię, z którymi lubię porozmawiać, z którymi rozumieją, tak? Więc wracając do mojej kontuzji, usłyszałem ścięgno Achillesa, słyszałem głosy, nie wrócisz do formy tak szybko, to będzie ciężki powrót, nie dasz sobie rady. Słuchajcie, pracowałem, trenowałem, nie odpuszczałem nic, tyle, że nie mogłem chodzić. Dwa wózki i kule. Nawet potrafiłem trawę kosić, bo nawet za pieniążki nie było gdzieś tam kogoś, kto chciał przyjść i tam popracować. Taki był okres, że po prostu, no nie wiem, kogoś nie chciało, czy ja też może tak bardzo raczej szukałem, bo widziałem, że sam to zrobię. I słuchajcie, wtedy ja zrozumiałem jedno. Mogę nie chodzić, mogę nie biegać, nie skakać, ale mi skrzydeł nikt nie ujmie. Nikt mi nie obetnie skrzydeł. Słuchajcie, takiej pewności siebie i takiej mocy ducha, jak wtedy ja poczułem, to mi zostaje cały czas. I wtedy to działanie, że nie ma nic silniejszego, bo nie ma kurwa nic silniejszego niż złamany facet. Mam nadzieję, że może kiedyś pokażesz, czy tutaj Wojciech przy tym naszym materiale można udostępnić to zdjęcie. Zobaczą nasi widzowie, jak wyglądałem. Choć tak jak mówię, to jest tylko wygląd zewnętrzny, wszystko jest w głowie. Ale nie ma nic silniejszego niż złamany człowiek, który się odbudował. Naprawdę trzeba upaść, trzeba się złamać, choć tam gro ludzi, którzy nie upadło, sobie radzą świetnie i tego im życzę. Świetnego życia, zdrowia przede wszystkim, spokoju ducha, wszystkiego jak najlepiej. No w moim przypadku trzeba było po prostu bardzo, bardzo nisko upaść. I słuchajcie, no i co mogę teraz powiedzieć? Jestem osobą teraz w pełni świadomą. Nawet wam powiem szczerze, że byłem ostatnio, bo nie byłem, była przecież półtora roku u pani psychiatry. No bo wiecie, psychoterapeuta jest od rozmowy, on nas leczy, pomaga nas leczyć słowami, myślami, tak, rozmową, a lekarz psychiatra, czasem jakieś leki poda, tak, jakieś różne takie bardziej dolegliwości, bardziej, można powiedzieć, somatyczne czy cielesne. Dostałem zaświadczenie, bo to brałem jakiś lek. Powiem to otwarcie, Acertin, biorę lek Acertin, jest świetnym lekiem. Lek Acertin jest świetnym lekiem, jest to lek nowej grupy SSRI, nieuzależniający. I powiem tak, benzodiazepiny blokują nam całkowicie nasze neuroprzekaźniki w mózgu. Zablokują nasze całkowicie, dają od siebie, czy to się uzależniamy. A Acertin pomaga nam otworzyć nasze własne. Jest świetnym lekiem, jeśli byście mieli z tym problem, to można sobie polecać. Słuchajcie, ja też się bardzo interesuję takimi rzeczami. Medycyną, no dbam o siebie, też tutaj staram, słuchajcie, no staram się dbać na ile mogę, oczywiście wiecie, życie weryfikuje, praca, życie, rodzina, słuchajcie, jestem czystym, zdrowym amatorem, więc nie ma tak, że ja tam zafascynowany jestem, nie wiem, czekolady, czy nie pójdę na pizzę, bo był taki moment, gdzie zabrał mnie z tym na lody, żeby jechać, jakieś nowe lody otworzyli, świetne ponoć, każdy chwalił. Pojechałem i ja mówię, sumie, ja nie chcę loda, bo na diecie jestem. Minęło gdzieś tam kilka miesięcy, a ty jesteś kurwa głupi. Dzieckiem jedziesz na lody, co ci ten lód? Teraz jedziemy na lody, na dużą milkę Oreo, na dobrą pizzę pojedziemy, cola zero, nie polecam, ale wypijemy, wiecie, wszystko w ramach rozsądku. Ja też nie wiem, czy tutaj to, co teraz powiem na tym kanale, pasuje to powiedzieć. Może im słowo pasuje, to jest nietrafione, ale czy tutaj kogoś nie źle mnie doradzę, bo ja uważam, że alkohol i używki i wszystkie różne rzeczy są dla ludzi. Są dla ludzi, ale po prostu słuchajcie, no wszystko z umiarem. To, że ja nie piję, ja nie neguję jakoś teraz, nie mówię nikomu, że nie piję, bo to jest samo zło i tak dalej, i tak dalej. Jedynie, co ja mogę robić, to ja mogę wpływać decyzjami na czyjąś podświadomość. Czyli jak ktoś mi mówi, że idzie na imprezę i się najebiemy i będzie zajebiście, ja mu nie tłumaczę, chłopie, impreza, to będzie skacowany, chora szóstka, problemy rodzinne, nic ci nie chce, nie trenujesz, do pracy możesz nie pójść. Ja mu nie tłumaczę. Ja mogę tylko zapytać jedno zdanie. No. Myślisz, że jutrzejszy kas będzie fajny? Jedno zdanie, które wpływa na podświadomość. I mu to już
pójdzie, pójdzie, wypije, a będzie zajebiście, że się napije jak świnia i się pomęczy. Ale może być tak, że dobra, parę drinków, faktycznie, to będę miał tego kaca, on mi to mówi. I pójdzie już do domu, słuchajcie, i gdzieś to są wybory własne. To są wybory własne, których nikomu nigdy nie zabierzemy i których nie możemy zabierać i nigdy sobie nie dajemy ich sobie zabierać. Bo to my musimy, ja uważam, że też chcę bardzo serdecznie tutaj pozdrowić przy okazji, bo chciałem wejść na temat, mam nadzieję, że to też nie gdzieś tam nie jest, to nie będzie konkurencją dla ciebie, Wojciech, ale Kuba Łyką, nie wiem czy znasz, Kuba Łyką, pomógł mi też bardzo, nie znam go osobiście, pomógł mi bardzo swoim kanałem na YouTubie. Dużo afirmacji, dużo podcastów, no bardzo mi pomógł. No ja to też naprawdę bardzo szanuję i słuchajcie, tylko to są właśnie wybory własne. Nie słucham pierdół, tylko włączam coś, co mi pomaga, tak? Jest tak, że 2 tygodnie mogę tego nie słuchać, tylko właśnie słucham pierdół i muzyki. Ale przychodzi 2 tygodnie, czy nawet 2 dni. Ja sobie potrzebuję, ja czuję, że ja potrzebuję, to czegoś wrócić. Szukam. A na chwilę widzę nowe fajne podcasty. I znowu sobie słucham, tak? Więc Kubę jeszcze raz gorąco pozdrawiam. Wiecie co, ja też się na pewno nauczyłem, że tak mieć tyle wyjebane na ludzi. Kiedy się przejmowałem, co kto powie, co kto pomyśli. Teraz już tego nie mam. Robię swoje, ale się nie obracam za siebie. Nikomu w drogę nie wchodzę, każdemu dobrze życzę. Nie wybiegam, jak zawsze mówię, nie wybiegam ponad normy społeczne. Więc po prostu, tak jak mówię, trzeba jakiś tam no, kochać siebie, żeby kochać otoczenie, tak? Ja też tutaj rozmawiałem z Wojciechem kilka dni temu, sam pierwszy czy drugi raz powiedziałem, że ja też zrozumiałem w jakimś czasie, że syn tak, jest bardzo ważny, jest dla mnie inspiracją i każdy mi to mówi, to masz na kogo żyć, masz syna, on potrzebuje ojca, owszem, tak, ja też tam teraz po tych 2,5 roku nie picia, czuję się choć troszkę już spełniony, w tym już zobaczył troszeczkę, trochę mu pokazałem tego świata, normalnego świata, tak? Potrafimy być w sobotę na sorze, bo go brzuch boli, a w niedzielę potrafimy być na Armagedon. Więc nasza relacja jest taka fajna, że tutaj ja nie powiem się użyć grać na pianinie, bo nie tylko siłownia jeszcze raz, tylko gdzieś tam pianino, ja gdzieś tam gram halleluja, a syn to śpiewa. No, słuchajcie, są momenty, mam to też kiedyś, może jak chętnie udostępnię te filmy, kiedy tam ładnie ubrani jesteśmy i też pamiętam, byłem przed świętami. Więc nie tylko ciało, ale też mówię, no, głównie głowa, ale tak nie żelazko, tylko też jakieś rzeczy takie właśnie delikatniejsze. A wracając jeszcze do pani Elżbiety, bo nie chcę zapomnieć, pani Elżbiety Szczerby, naprawdę serdecznie pozdrawiam i słuchajcie, ja przede wszystkim jestem jej bardzo wdzięczny, jestem wielu osobom wdzięczny. To nie jest tak, że to już było 2 lata temu i ja o tym zapominam i nie pamiętam, którzy mi naprawdę dobrze życzyli i mi pomogli wtedy. Ostatnio pytałem do znajomego policjanta, czy może nieznajomego, no poznałem go z mojego uzależnienia, gdy trafiłem na dołek. Powiedział mi o delirium tremens i tak dalej. Piszę to u siebie, co u pana, mam nadzieję, że wszystko w porządku. Ja pamiętam, jest pan też gdzieś tam pod niego ojcem mojego sukcesu, coś mi zostało w głowie, o czymś poczytałem, coś zrozumiałem. I ja jestem wdzięczny po latach i po prostu dziękuję za to. To zdjęcie wisi również u pani Elżbiety w gabinecie. No dla mnie to jest, no jest to taki obraz mojej zmiany. I pani Elżbieta mi raz powiedziała, że była u mnie jakaś kiedyś osoba, że mówiła o jakimś facecie, o ojcu, żeby był wrażliwy, taki kochający, sportowiec. No. I takie fajne zdjęcie. Pani Elżbieta powiedziała, ten pan taki jest. Słuchajcie, no bardzo mi się miło zrobiło, wiecie, no to buduje ducha, bo ja też zawsze mówię o tym, żeby nie być cwaniakiem, bo granica między byciem pewnym siebie, a byciem cwaniakiem jest bardzo cienka. Jej prawie w ogóle nie ma, więc tutaj trzeba wyłapywać to, żeby tej granicy nie przekraczać. Owszem, popełniamy błędy, ja też je popełniam i będę popełniał, to jest rzeczą ludzką, ale trzeba te błędy rozumieć i wyciągać wnioski. Bo ludzie walą głową 10 lat w ścianę,
ściana stoi, głowa i boli, bo nie rozumieją błędów. Jasne, ja też czasem potrzebuję czasu, żeby coś zrozumieć. Ale gdzieś tam widząc jak sobie działam, to myślę, że to rozumiem. Także mówię, świadomość tutaj musi być bardzo, 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 bardzo duża, do tego się nabywa z czasem. Relacje międzyludzkie nas tego uczą. Słuchajcie, jeszcze wam powiem jedną rzecz odnośnie alkoholu. Po kilku miesiącach mojego niepicia, prowadząc pensjonat, miałem gości w motelu, którzy sobie zrobili grilla. No i te panie i panowie mnie zapraszali na kieliszka, na jednego. Ja mówię, dziękuję. Ja jeszcze sobie kościłem, wiecie, jak to ja taki mówię do mnie, panu z wszystkiego, tak? Ja wszystko tutaj robię, tu naprawiam, oczywiście też mój tata mi tu bardzo dużo pomaga. Ja też serdecznie pozdrawiam, bo kupę roboty, który mi tu pomaga. I zawołali mnie w końcu później, późno poszedłem światowo nas przeświecić. I panie radku, oni już byli wstawieni. Panie radku, teraz się już pan musi za nim napić. Ja powiedziałem wtedy, że będę egoistą, ale byłoby mi żal naprawdę i będzie mi żal kolejnych dni, miesięcy, a za chwilę lat. I to było naprawdę po kilku miesiącach. I uwierzcie mi, jak ja się czułem, gdy minęło 2 lata. Ja wróciłem do tamtych słów, były wtedy tylko miesiące, a doszedłem do lat. Oczywiście, tak jak mówię, 2,5 roku to jest nic. To jest naprawdę nic, czujność, świadomość. Słuchajcie, ja po roku pomyślałem tak, a to może jakaś mała imprezka, oczywiście bezalkoholowa, znaczy nie piłem. Jakiś taki roczek sobie zrobimy, celebrację jakaś tak w gronie najbliższej rodziny. Dochodził, słuchajcie, ten rok, ja sobie pomyślałem tak, kuju głupi, może sobie wziąć jednego pączka, włożyć sobie jedną zapałkę, tego pączka sobie może zwieźć tam w garażu, gdzie kurwa piłeś sam pokryją o tą flaszkę. Oczywiście pączka nie było, bo byłem na diecie, ale tak sobie przetelebrowałem ten rok, pamiętam. Ja zaprosiłem żonę pojechać na jakąś kolację dzieckiem czy obiad. Na 2 lata mojego niepicia zabrałem rodziców. Ja sobie też celebrowałem te moje lata. Tak jak mówię, gdy będę miał 12 lat niepicia, 22, to wtedy będę mógł powiedzieć tak, jestem gościem. Na razie jestem taki malutki. Choć znajomy, widziałem się z nim przedwczoraj, ja nie widziałem go już parę ładnych lat, pił strasznie, taki można powiedzieć, żulik element od sklepu. Gość mówi, ja zobaczyłem tylko jego twarz, udziutki, kości policzkowe widać, wiecie. No to napuchnięty, tak? Nie, tutaj, proszę panie Wojciechu, jedzenie swoją drogą. Ten majonez do kanapek. Ale to był light. Ale zaraz o tym porozmawiam. Słuchajcie, gość nie pije 13 lat. Nie pije 13 lat. Gość mnie normalnie zainspirował mnie. Każdy mnie inspiruje, to coś naprawdę działa i robi z kobą. Już nie mówię o tym, bo szacun dla niego świetny, bo naprawdę też był na to dalej nie. Szacun, że nie pije 13 lat i życzę mu kolejny 13 i nawet się jest uczek i do końca życia nie żyje 100 lat i nie pije cudownie. Ale motywują mnie ludzie, wiecie, bo motywacja, nie można czerpać motywacji, tylko nie wiem, z Rockiego, wiesz, Rocky Balboa, czy jakiegoś Schwarzeneggera, czy z najlepszych mistrzów świata, Mike'a Tysona i tak dalej. On, że mówi, polecam, że sobie to posłuchać. Motywują mnie ludzie, którzy właśnie są malutcy i musieli włożyć kupę w sobie roboty i siły, musieli się przełamać, żeby coś osiągnąć. I tacy właśnie najmniejsi bardzo mnie motywują. Ludzie często nie wiedzą, że ja pani patrzę jak na obrazek, ja już czuję te bodźce, że to wszystko można zrobić, tak? Więc tutaj powiem wam tak, bocian kiedyś fajny latał. W zeszłym roku. Lata ten bocian i nosi te gałęzie. Ja patrzę, no kurwa, przepracowity gość. Wiecie, zwierzak. Tak. No z takich rzeczy można naprawdę, słuchajcie, wyciągnąć wiele motywacji. Ale jeszcze wam powiem jedną rzecz. To może być kurwa głupie. Bo ja ty za chwilę jestem urwany na rybę. O 5 rano. Nad jezioro. Siedzę sobie, 5 godzina.
słońce dopiero wstaje, dołożyłem się, wiecie, z tym gipsem, to te kule, no to wiadomo, ciężko z tym wszystkim się wykaraskać, no ale czego, słuchajcie, nie takie rzeczy się przeżyło niż urwany Achilles. No i nie mam rurek pod nogami. Szósta godzina, słońce już gdzieś tam wysoko i te mrówki wyszły. Bo wychodziły z tej ziemi i pełno tych mrówek. To może głupie, ja wiem, ale to dla mnie to jest, dla mnie to nie jest głupie. Ja pomyślałem wtedy tak, bo nie one przyszły do mnie, tylko ja do nich, to jest ich świat. Wiecie, kiedyś bym narzekał, bym mówił, kurwa, jebane mrówki, wszystko pokryjone w mrówkach. Kolego, ty jesteś gościem. Tak sobie pomyślałem. I co? No i gdzieś tam się trochę przestawiłem i było fajnie, ale to jest tylko, słuchajcie, taka przenośnia z życia wzięta, tak? Która ma pokazywać, że no rozumienie i docenianie, świadomość otoczenia, świadomość siebie przede wszystkim, tak? No cóż wam mogę jeszcze powiedzieć, kochani, no... No tak wyglądała moja historia, tak wygląda teraz. Tutaj też chciałem bardzo serdecznie podziękować, na pewno póki pamiętam, też nie ukrywam, że troszeczkę mnie stresik mnie zjadał. Choć jeszcze chciałem tylko powiedzieć, ale póki pamiętam. Serdecznie muszę podziękować Wojciechowi za zaproszenie do swojego kanału. I świetnym gościem, znamy się krótko, ale gdzieś tam od razu żeśmy wyłapali wspólny język. A nie jest to jakieś, słuchajcie, nie jest to częste, bo czasem ludzie troszkę potrzebują czasu lub po prostu się gdzieś tam nie zagłębiają i nie chcą ze sobą porozmawiać, a ja z Wojtkiem zawsze chętnie i wiem, że gdzieś tam się dogadamy, więc serdecznie dziękuję. No cóż, chyba tyle, panie Wojciechu, no czy masz jakieś pytania do mnie? Ja też tak jeszcze nie miałem na myśli, ale mi uciekło. Nie, no pytań nie mam, to znaczy odnośnie tych mrówek, ty jak ty zacząłeś opowiadać o tym bocianie i tak zacząłeś mówić, a ja w głowie, ty zaraz zaczniesz jeszcze o mrówkach gadać, że one są pracowite, a to o mrówkach zaczynasz mówić, okej, za nie, fajnie, bo gdybyś był pijany, nawet byś się nie usunął mrówce, człowieku, byś miał to w dupie, że one ważą. To jest taki fajny przykład, prosty przykład, wiesz, takiego... zmiany myślenia, prawda? Tak, to dokładnie. O, no. Fajny, prosty przekaz. Wracając do syna, zajebiście. Ja już to drugi raz słyszę, nie będę wam tu świrował, że tego nie słyszałem, bo on mi już to mówił. Zajebiście. No fajnie. Ja tam próbowałem ostatnio uczyć mojego syna mądrości, jak byłem w Polsce. Bo miałem łeb w telefonie, akurat pewnie grzebałem na YouTubie. I podnoszę głowę, patrzę jakiś... Gówniarz go szarpie, ale wiesz, o głowę, wiesz, tak się szarpią. A mój syn ma 7 lat, jest taki krępy, zbity. Ten gościu był o głowę wyższy. No ja tam krzyknąłem, ale po tym całym incydencie, po godzinie wziąłem synka na bok, bo oni później już grali tam w piłkę. I ja mówię, co to było? On mówi, no szarpał mnie, nie? Mówię, to ja ci coś doradzę. On mówi, słucham, tato, nie? Wiesz, mój syn taki mądry, że... Mówi, wiesz, mówię... Powinieneś odskoczyć i powiedzieć, słuchaj, ja nie chcę się bić, ja nie chcę żadnych awantur. No ale co, tak mam zrobić? Ja mówię, następnym razem tak zrób. Mówię, no nie wiesz, czy on nie był silniejszy, po co się pan tam szamotać, nie? No dobrze. A jak to nie poskutkuje? To już nie było mądre, ale ja mówię, a co masz najsilniejsze? Wiesz, jakby nie było, ma 7 lat, a 4 lata już ten futbol ćwiczy, nie? Ja mówię, co masz najsilniejsze? No nóżki. Ja mówię, to co robisz? Kopię w jaja. Nie wiem, skąd to wziąłeś, ale okej. Ale wiesz, to nie jest uczenie przemocy, ale ja ten uczenie... No, ja nie, to znaczy, może nie jestem najmądrzejszy na świecie, ale próbowałem mu wytłumaczyć, że nie siłą rozwiązujemy, wiesz, konfliktów, bo ja taki byłem. Ja łapałem za ryj i o glebę. A to nie jest wyjście sytuacji. Nie jest wyjście. Ale... Wracając do syna, wiesz, to jest, wiesz, to co powiedziałem, tak, jak najbardziej uczę go tego, tej głowy, ale wiesz, ale życie weryfikuje właśnie, jak trzeba, słuchajcie, jak trzeba kurwa się bronić, czy trzeba użyć, jak to dzieci, słuchajcie, no to trzeba, to trzeba, wiecie, to też nie może być tak, że my będziemy tylko, bo też trzeba mieć swoje zdanie, trzeba trochę się postawić, bo
bo na gołę by wszyscy nam weszli i otoczenie i dzieci wiadomo też. Tak, tak, był incydent u nas w przedszkolu, jak jeszcze Wiktor do tego przedszkola chodził, to tam Aneta została wezwana do przedszkola, bo Wiktorek no wręcz nie rzucił chłopczykiem, bo on ma kupę siłę. Ja się z tego śmieję, to nie jest śmieszne, ale po prostu śmieję, bo ten chłopak trzy razy mu tak, wiesz, marchewki skrobał. Ja przyjechałem do Polski, bo nie chciał ze mną przez telefon gadać, jemu było głupio. On jak coś nabroi, to jest mu głupio. Ja mówię, chodź, pogadamy o tym, powiesz, nie? Opowiesz mi. I on do mnie mówi, tato, ja go prosiłem trzy razy. To właśnie o tym mówię. Wiesz, to tak, wiesz, nie unikniesz czasami. No ale no. Fajnie, że macie taki kontakt. Wracając jeszcze do twojego, bo tu wspomniałeś coś o tym filmie, ty tam na fortepianie. Tak, tak. A kto jest na tym filmie? Ty masz ten film w ogóle? Tak, mam. To jest film po prostu, jak ja gram na fortepianie, a syn śpiewa. Okej, okay, no dobrze, bo teraz już wiesz, to musisz zapaść, a to nie jest długi film? Nie, minutka. Okej, okay, a chcesz? To jest twoja decyzja, tylko wiesz, tu pokażemy twojego syna. Bo teraz wiesz, zaraz się pożegnamy z widzami, ale to już teraz musimy, wiesz, ty musisz decydować, tak? Bo... Ale słuchajcie, oczywiście, że tak, no przecież ja nie jestem wtedy, moi drodzy. Radek, bo ja tak sobie w trakcie tego, jak ty mi podeślesz ten film, to my się pożegnamy z widzami i razem zaprosimy, to znaczy razem. No ty zaprosisz, bo przecież ja tam nie robię za żaden instrument. I nie. Wtedy wstawimy ten kawałek, jeżeli za twoim pozwoleniem się zgadzasz, to oczywiście. Robimy to. Oczywiście, że tak. Dlaczego słuchajcie? Także, moi drodzy, Radek się zgodził, zostańcie do samego końca. Wrzucimy ten kawałek, jak on tam udaje, że gra. Zobaczymy, czy grasz, czy mówiłeś prawdę. No, słuchajcie, no to dlatego to przedstawimy, bo ocenicie, tak? Ja oczywiście uważam, że w zrękole, bo na to trzeba lat, ale nie umiem w ogóle, no, operować akordami i tak dalej, tak? Brzękole, czy nie brzękole, takie chwile są bezcenne, ja, człowieku. No to właśnie o tym mówię, ja jestem zadowolony, z tym się cieszę, z tym też, wiecie, to jest piękne, piękne życie. Ja wam tylko jeszcze powiem, że ja często, gdy piłem, to właśnie płacz, tak, no bo żyję, bo umrę, bo zostanie syna, gdy nie będzie miał ojca. Po tych 2,5 roku ja żyłem, nie daj Boże, chcę żyć jak najdłużej oczywiście, bo mnie też potrzebuje. Jakby coś mi się stało, to ja bym spokojnie mógł odejść, bo czasem myślę o tym. Bo naprawdę pokazałem mu dużo przez te 2,5 roku, wiecie, to jeszcze jest nic w porównaniu do lat, które są jeszcze przed nim, tak, i etapów jego życia, bo dopiero ma 10 lat. Więc, ale gdzieś tam ten spokój ducha taki, że już choć w paru procentach dziecko już gdzieś zobaczyło właśnie takie życie i miał tego ojca, z którym zawsze można na niego liczyć. Mama, rodzina, w nocy o północy po prostu. No, jestem zwarty, rzeźki i gotowy. I ja wam tylko jeszcze chcę powiedzieć, że kiedyś miałem sny alkoholowe, gdy piłem, gdy mi się śniło, że piję, no to było najebiście, tak? Teraz od razu mi się nie śniło odpukać, choć dzisiaj pewnie siła przyciągania przez tą rozmowę może być, że mi się zaśni, ale mi się dawno nie śniło. Gdy się obudzę w takim śnie, gdy jestem już w etapie niepicia, koszmar. Koszmar i budzę się rano, dziękuję Bogu, że to tylko sen. No. Też tylko chcę powiedzieć, że nie ukrywam, że modlę się, dużo się modlę, właśnie nie biega do kościoła co niedzielę, choć staram się być w tym kościele, ale mam takie czasem, nie wiem, koszę trawę, jakąś tam sobie majóweczkę odprawię, czasem samochodzie, czasem na treningu, czasem wyskoczę do jakiś łagiewnik, bo do Krakowa mam niedaleko, więc gdzieś tam godzinka drogi jazdy, potrzebuję tego. Czasem potrzebuję tego i dorobię. Tak samo czasem potrzebuję po prostu wziąć motocykl, jechać do lasu, mam taką piękną ambonę na 6 linii, włączę sobie, jest taki właśnie kolorowy wiatr, kto ją zna, no to wie, o czym mówię, w lesie szum, śpiew i ta piosenka. No i ja tam pół godziny, godzinka, nie potrzebuję tam siedzieć pół dnia, ale no głowa się wieszy strasznie. Potem wracam i tak mówię, no te pomysły, a wiesz, powiem wam tylko jeszcze jedną rzecz i tobie, Wojciech, że no, nauczyłem się na pewno też cierpliwości w podejmowaniu decyzji,
bo gdy muszę podjąć decyzję szybko, to trzeba to zrobić, bo gdzieś tam nie ma czasu na zastanawianie się. Ale jeśli tylko mogę się z czymś przespać, to jak zrozumiał, że wieczorem głowa jest zmęczona, tak? Mózg jest jak mięsień, jest zmęczony, jest przebodźcowany całym dniem z Instagramami, telefonami, otoczeniem. Gdy się wyśpię, świeży. I po nocy mogę podejmować decyzję. Więc też takie wyczekanie. Tutaj bardziej mówię o rzeczach biznesowych, tak? No bo to jednak o tym mówię. Ale chcę powiedzieć, no spokój ducha, zdrowie, życzliwość, no i przede wszystkim wdzięczność. Bo ludzie kurwa nie są wdzięczni. Ja wam też jeszcze tylko powiem, nie chcę tutaj na koniec już mówić, chodzić, zostawiać was ze złym wątkiem, ale wiele osób, które mi pomagały, gdy piłem, pomagały mi z racji, że mnie zarabiały. Zarabiały na mnie, a gdy przestałem pić, przestały na mnie zarabiać, gdy te osoby, gdy dogoniłem, a wręcz przegoniłem w niektórych dziedzinach życia, pokazały mi swoje prawdziwe oblicza. Więc też otworzyłem szeroko oczy i stąd też ten dystans chyba też do ludzi i mam to naprawdę gdzieś głęboko, co kto o mnie myśli. Słuchajcie, oglądałem świetny kiedyś filmik gdzieś na Instagramie czy na Facebooku. Za 100 lat nikt nie będzie pamiętał o nas, w naszych domach będą mieszkali obcy ludzie. Pewnie widzieliście, to ktoś, kto gdzieś tam przegląda sobie, gdy ma te wyświetlenia z takich 8 afirmacji, to widział. Ślad po nas zaginie, chyba że ktoś, nie wiem, będzie Einsteinem i jakoś, czy Edisonem i żarówkę gdzieś tam wynajdzie, czy cokolwiek. Zapomną o nas, więc jak my się możemy teraz trzymać, kto coś myśli o nas? Życie jest pyłkiem, krótkim, szybkim. Nie czekam, działam, podejmuję decyzję, jeśli mogę, na drugi dzień. Życie jest za krótkie na czekanie. Cieszę się każdym dniem. Cieszę się każdym dniem, tylko chcę powiedzieć tylko to, że nauczyłem się, że wieczorem, gdy się kładę do łóżka, chcę mieć tą pewność w sobie, że to, co miałem zrobić, to zrobiłem, co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Nie ma jakichś rzeczy, które, wiadomo, zdarzają się. Bo nie na wszystko my mamy wpływ. Ale staram się to, co sobie tam zaplanowałem i nie zostawiać, nie odkładać. Najgorsze przede wszystkim jest odkładanie rzeczy na później. Teraz szukam tego słowa, już gdy to mówię, szukam w głowie tego słowa. Prokrastynacja. Tak. Jak? Prokrastynacja. Jest to odkładanie rzeczy na później. Stąd są potem nasze problemy, czy w biznesie, czy w treningu, czy w rodzinie, bo gdzieś tam odkładamy, zwlekamy. Z jednej rzeczy robi się ich tyle i jest potem mętli, tak? Więc tak jak mówię, tutaj, jeśli czegoś nie znam teraz, jakiś słów, czy do angielskiego, czy z polskiego, od razu googluję i po prostu chcę wiedzieć, o czym mówię, co słyszę, tak? Słuchajcie, też chcę, żebyście wiedzieli, że to, co wam powiedziałem, to są wszystko moje subiektywne odczucia. Subiektywne, czyli moje. I każdy z nas może do tego wszystkiego inaczej podchodzić, inaczej to odbierać. Obiektywnie alkohol jest złem. Gdyby go nie było, to by na pewno na świecie byłoby mniej, ogrom mniej problemów. Ostatnio też zobaczyłem, gdzieś sobie czytałem, jak uczymy dzieci pić alkohol. Od naroczku, na dwóch latkach stawiamy już pikol. Proszę bardzo, kultura picia alkoholu. Od najmniejszych lat. I te dzieci potem od szampana, od pikolo do normalnego szampana i dalej. Ale tutaj już nie chciałbym wchodzić, bo tutaj bym mógł się zagłębić nad tematami politycznymi, bo za chwilę naród, który jest pijany, który się boi, a z reguły alkoholicy się boją tak naprawdę, bo wszystko są pani, są wypici, ale te lęki i tak dalej. Takimi ludźmi można manipulować, ale to nie jest temat na Okej.
Bardzo Ci dziękuję, Radek. A, jeszcze chcesz powiedzieć, gdzie masz swój pensjonat? Ty wiesz, ja nie jestem jakimś tam celebrytą z dużymi zasięgami, ale to chyba nie zaszkodzi. Bo nie zaszkodzi, bo może ludzie tacy, wiesz, jak ja, bo ja nie ukrywam, żebym nie chciał, a może i nawet dojdzie do tego, że przyjadę do ciebie i zobaczę. Powiedz, gdzie prowadzisz pensjonat, może to akurat będą chcieli przyjechać. Zapraszam serdecznie, słuchajcie, ja prowadzę pensjonat pod Tarnowem, to jest miejscowość Wolnicz pod Tarnowem, 40 minut drogi od Krakowa, godzinka do Rzeszowa, Małopolska, więc zapraszam serdecznie. Noclegi w Tarnowie, jakbyście byli w Tarnowie i w okolicy Brzesko, Kraków, Rzeszów, można śmiało gdzieś tam mnie szukać, zapraszam serdecznie, na pewno minę ubożka. A jak się nazywa pensjonat? Aris, pokoje gościnne. Nawet ten, jak o, wiesz co zrobimy, wkleimy linka pod tym, pod filmami, ja to wkleimy, no, ja w komentarzach wrzucę, o, może w ten sposób. Jasne, dziękuję ślicznie. Dobra, Radek. Dziękuję serdecznie, Wojciech, tobie przede wszystkim, cudowne nowe doświadczenie. Choć nie ukrywam, że chciałbym gdzieś występować, chciałbym o tym mówić. Na ile mogę, to pomagam prywatnie, ale chciałem o tym mówić szerszemu gronu ludzi, o mojej zmianie, jako nie wiem, jako jakiś nie coach, którym nie jestem, choć kurs trenera personalnego też zrobiłem, z trenerem jestem, ale chciałbym kogoś motywować, chciałbym o tym mówić, cieszy mnie to, ja się otworzyłem, bo najgorsze według mnie, dla mnie jest zaklinanie rzeczywistości. Ale to mówię, to jest subiektywne odczucie. Jesteś bardzo, nie wiem, fajnym przykładem. Fajnym. Dla mnie fajnym. Ja znowu dziękuję za mój meeting. Jakby nie był mój. Miło. No. Mój, zaraz wygos będziecie oglądać. No i twój. Ale prywatny. Nasz wspólny. Ale to jest właśnie świadomość. To jest właśnie twoja świadomość tego, że tak, posłuchałeś. No naprawdę, to działa w dwie strony. Bardzo mi miło. Tak. Radek, zapraszamy, tak? Dasz mi ten film. Oczywiście. Moi drodzy, nie odchodźcie od telewizorów. Radek będzie grał, nie? Tylko weźcie. Nie hejtujcie, bo młody też może kiedyś przeczyta te komentarze. Ale słuchajcie, jeśli chodzi o hejt, to hejt dobry jest dobry. No, wiecie. Dystans do siebie to jest dystans. Dobrze, Wojciechu, powiedz mi teraz, jak mam to zrobić. Teraz się żegnamy. Okej. Okay. A ja ci zaraz wszystko powiem. Moi drodzy, nie odchodźcie, bo zaraz będzie koncert. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Pozdrawiam.